Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale Motolab. Dzisiaj będzie trochę inny odcinek niż zazwyczaj, więc pewnie części moim widzom, którzy wiem, że mocno siedzą w motoryzacji, niekoniecznie przypadnie do gustu. Ale jako, że ostatnio opowiadałem, że w tej przerwie spowodowanej wirusem chciałbym zrobić jakieś do it yourself, to zaczniemy od rzeczy najprostszych, które właściwie każdy może zrobić w domu. I być może wpłynie to na wasze zdrowie. Dzisiaj będziemy wymieniać filtr przeciwpyłkowy. Czym tak naprawdę jest filtr przeciwpyłkowy? Jest to filtr, przez który przechodzi powietrze, które następnie wpada do kabiny pojazdu, do układu wentylacji, układu klimatyzacji. Zacznijmy może od ciekawostki, bo tak naprawdę filtry przeciwpyłkowe zostały wprowadzone gdzieś na początku XXI wieku, wcześniej takowych nie było, ale istnieją dalej nowe samochody, które nie są wyposażone w taki filtr. Są to samochody na rynek afrykański. Nie stosuje się tam filtrów, ponieważ one po prostu przez piasek pustynny by się momentalnie zapychały. Przejdźmy do samych filtrów. Jakie są rodzaje? Mamy filtry zwykłe, mamy filtry z węglem aktywnym i mamy filtry HEPA, które właściwie są w niewielu samochodach. I teraz, czym się różnią filtry z poszczególnych grup? Filtry, nazwijmy to zwykłe, w budowie przypominają zwykły filtr powietrza do samochodu, bądź też filtr w maseczkach. Filtry z węglem aktywnym w budowie są podobne, ale dodatkowo są napylane właśnie węglem aktywnym. Czym jest węgiel aktywny? Jest to związek w postaci sadzy, którego zadaniem jest wyłapywanie substancji toksycznych, nieprzyjemnych zapachów. Najbardziej zaawansowanym filtrem jest filtr typu HEPA. Jest to filtr, który umie pochłaniać wirusy. Szukałem informacji, czy takie filtry są dostępne w samochodach. Wiem na pewno, że seryjnie występują w Teslach. Można tam włączyć opcję właśnie filtrowania poprzez filtr HEPA. Niestety nie znalazłem informacji, czy w innych samochodach takowe filtry są. Jeżeli macie takie informacje, to podzielcie się ze mną w komentarzach. I teraz być może pojawiłoby się bardzo ważne pytanie, czy filtry z węglem aktywnym uchronią nas przed koronawirusem. Nie jestem w stanie wam na to odpowiedzieć szczerze w 100%, ale z drugiej strony filtry z węglem aktywnym są używane w maskach, które z kolei są teraz bardzo często używane. Jedynym filtrem, który w 100% chroni nas przed koronawirusem, jest filtr HEPA. Zatem dlaczego należy właśnie w takim okresie wiosennym wymieniać filtry? A to dlatego, że przez okres jesienny, okres zimowy potrafił się bardzo mocno zniszczyć. Mój filtr w samochodzie ma już ponad rok czasu i myślę, że sami zobaczycie, jak po takim okresie on wygląda. Przejdźmy do unboxingu. Ja wybrałem filtr marki Knecht należącej do koncernu Mahle. Filtr z węglem aktywnym. Pokażę wam, jak wygląda. Tutaj widzę, mamy instrukcję. Większość lepszych producentów takowe instrukcje wrzuca do swoich opakowań. I mamy filtr. Myślę, że tutaj całkiem dobrze widać, czym jest węgiel aktywny. To jest ten popielaty kolor, myślę, że dosyć dobrze widoczny. I warto teraz by było powiedzieć, że nie wszystkie filtry z węglem aktywnym są sobie równe, bo nie jest jakoś tak ustawowo określone, jaki procent, jaki stopień tego węgla aktywnego powinien być w filtrach. W skrócie kolokwialnie można powiedzieć, że im filtr jest bardziej popielaty, im jest bardziej ciemny, tym tego węgla ma w sobie więcej. Więc myślę, że nie warto oszczędzać, tym bardziej, że te filtry kosztują często w okolicach kilkudziesięciu, stu złotych i warto wybrać coś lepszego producenta. Skoro to już wszystko wiemy, to przechodzimy do pracy. Zawsze filtr przeciwpyłkowy jest przed dmuchawą w samochodzie, ale w zależności od marki, od modelu, może być w różnych miejscach. Tak zazwyczaj jest, że japońskie samochody mają za schowkiem, natomiast europejskie mają filtr w podszybiu, aczkolwiek nigdy tego nie chciałbym generalizować, więc po prostu musicie zobaczyć
Jak to wygląda w instrukcji u Was? I teraz taka ciekawostka. Mój samochód to oczywiście jest Forester 2, ale dokładnie taki sam filtr występuje i Infiniti FX oraz Nissanie Murano. Zgodnie z instrukcją, tak jak wspominałem, musimy zdemontować schowek. W moim przypadku potrzebny jest śrubokręt. Może być taki zwykły, ja użyję scyzoryka. Schowek mamy wyjęty i teraz w tym miejscu jest dmuchawa, w której górnej części właśnie jest filtr. No i myślę, że teraz to będzie dosyć ciekawe, bo tak właśnie wygląda filtr po 1,5 roku jeżdżenia. To już pomijając to, czy to nas uchroni przed koronawirusem, czy nie, taka wymiana, myślę, że warto. I teraz zanim włożycie nowy filtr, bardzo istotny jest kierunek przepływu powietrza. Generalnie dmuchawa zasysa, więc jeżeli dmuchawa jest poniżej, no to właśnie ta strzałka pokazuje nam kierunek powietrza, który wpada do dmuchawy. Warto również powiedzieć o dwóch kwestiach, że nie wszystkie filtry posiadają taką ramkę i dodatkowe uszczelnienie. Na przykład mój poprzedni nie posiadał, więc no, on się tutaj zdeformował delikatnie od wilgoci, od czegokolwiek, od pędu powietrza. I dlatego warto dopłacić te kilkanaście złotych i mieć coś, co jest lepszej jakości, ponieważ takie wzmocnienie tutaj plus ta dodatkowa pianka gwarantuje to nam, że ten filtr nie będzie się odkształcał. Filtr bez większego problemu pasuje. Zostało nam założyć klapkę, włożyć schowek, przykręcić wszystkie śruby i mamy robotę skończoną. 10-15 minut. Będąc z Wami szczery, nie wiem, czy filtr z węglem aktywnym jest w stanie ochronić nas przed koronawirusem. Myślę, że na pewno wyeliminowanie takiego starego filtra zdecydowanie wpłynie korzystnie na Wasze zdrowie. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Dajcie mi znać w komentarzach, czy takie do it yourself na tym kanale Wam się podobają, czy lepiej by było, żebym został przy testowaniu samochodów opon. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie znać, co Was interesuje. Jak dobrze wiemy, akcja zostaje w domu. No to jest taki moment, kiedy mamy troszkę więcej czasu i możemy sami podłupać przy autkach. To co, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!